pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży Lotosu wyniosły ponad 16 miliardów 200 milionów złotych. To wzrost o 22% w stosunku do danych z ubiegłego roku. Trzeba pamiętać, że w ubiegłym roku, który nominalnie był lepszy, jednak bardzo pomagały nam rosnące ceny, które powodowały dodatnie przeszacowanie naszych zapasów, a w tym roku takiej sytuacji nie było. Gdybyśmy oczyścili wyniki operacyjne grupy kapitałowej Lotos ze zdarzeń jednorazowych związanych chociażby z projektem IME, jak również oczyścili z wpływu trendu cenowego, to widzimy bardzo istotny wzrost wyników operacyjnych spółki. A to o to chodzi, żeby generować jak najlepsze wyniki działalności operacyjnej. Wyłączając efekt dokonanego odpisu, zysk operacyjny Lotosu w pierwszej połowie 2012 roku wyniósł 472 miliony złotych, a zysk netto 336 milionów złotych. Głównym obszarem działalności koncernu do 2015 roku pozostaje segment poszukiwań i wydobycia. Po zrealizowaniu programu 10+, nasza strategia na lata 11-15 faktycznie największy nacisk kładzie na upstream. Co robimy, aby zrealizować cel, który jest określony na poziomie 1,2 miliona ton ropy wydobywanej rocznie już w roku 2015. Przede wszystkim pełna koncentracja na rozwiązaniu tematu IME. Uruchomić produkcję, ona nie będzie w tym roku, z całą pewnością również nie będzie w roku 2013, ale liczymy, że już po tych datach produkcja będzie uruchomiona i odzyskamy w pełni zainwestowane pieniądze. Morze Bałtyckie, stabilna produkcja ze złoża B3 i coraz lepsze, coraz bardziej pozytywnie docierające do nas informacje z wykonywanych odwiertów na złożu B8. Praca realizowana z wykorzystaniem naszych ludzi, naszej wiedzy, naszego doświadczenia i naszego sprzętu, w tym przypadku platformy wiertniczej Petrobaltic. Poza tym prowadzimy rozmowy. Liczę, że w tym roku one zostaną zakończone i podpiszemy stosowne dokumenty nawiązujące współpracę z partnerem zagranicznym w zakresie wspólnego potwierdzenia potencjału produkcyjnego złóż gazowych B4, B6. Tutaj liczymy, że produkcja w tym zakresie powinna rozpocząć się w roku 2016. Polska to również teren lądowy, oczywiście sprawa gazu łupkowego. Liczymy również, że prowadzone rozmowy w tym zakresie będą spuentowane na jesieni tego roku i wspólnie z partnerem zaistniejemy również w tym obszarze. Będziemy obecni również w zakresie poszukiwań gazu łupkowego na terenie lądowym w Polsce. Ostatni, trzeci z obszarów, na którym funkcjonujemy, Litwa, bardzo stabilna produkcja. Mamy tam ponad 60 otworów produkcyjnych. Obserwujemy pilnie działania rządu litewskiego, który zapowiada otworzenie kolejnej rundy koncesyjnej. Chcemy w niej wystartować, chcemy rozszerzać nasz potencjał wydobywczy również na tym bardzo dobrym obszarze. A co szczególnie warto podkreślić, w spółce AB Geonafta pracuje bardzo wielu bardzo dobrych, bardzo doświadczonych geodetów, wiertników, osób, które wnoszą bardzo potrzebny dla realizacji naszej strategii know-how. Od stycznia do czerwca tego roku rafineria w Gdańsku przerobiła rekordowe 4,7 miliona ton surowca. To efekt pełnego wykorzystania instalacji uruchomionych w ramach programu 10+. Minął już rok, kiedy eksploatujemy pełną gamę instalacji na całej rafinerii, zarówno część tak zwaną starą, jak i instalację 10+. Ja już mówiłem i kilkakrotnie pokazywałem wskaźniki, z których jesteśmy, ja jestem osobiście bardzo zadowolony. Myślę tu o wskaźnikach wydajnościowych i także wskaźnikach kosztowych, czyli zużycia energii i tak dalej. Prawdę mówiąc, to z jednej strony to jest wynik tych instalacji niejako projektu bądź tutaj inwestycji, a z drugiej strony to jest wynik także optymalizacji, a także różnego rodzaju przedsięwzięć, które wprowadziliśmy już jako obsługa rafinerii. Myślę tutaj o pracownikach głównie produkcji, pracownikach wspomagania inżynierskiego, tej warstwy, którą zbudowaliśmy równolegle, tak jak realizowaliśmy 10+, żeby na tym rynku
na rynku konkurencyjnym jednak utrzymywał się taki, nawet tak duży zakład, to musi cały czas inwestować, zarówno modernizować te instalacje, które pracują, jak zarówno no, budować i poszukiwać tutaj bądź nowych produktów, bądź nowych rozwiązań. Takim nowym wejściem to było zakończenie akurat w połowie roku inwestycji Xylenów. Ten produkt w tej chwili sprzedawany jest w całości do Mitsubishi. Natomiast druga inwestycja, która w tej chwili jeszcze się toczy, to jest podłączenie gazu wysokociśnieniowego. Relacje z kolei produkcyjne są takie, że główny strumień LPG, który był używany jako surowiec do produkcji wodoru, w tej chwili wypuszczamy na rynek. Czyli mniejsze będzie zużycie własnych tutaj, droższych produktów z ropy naftowej.